Jonathan Dunkel. Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9 Warszawa 2015 czyta Jan Tuzin. Rozdział 10. Kim jest Antychryst? Czy rozumowanie niektórych średniowiecznych teologów katolickich oraz 16 wiecznych reformatorów było słuszne? Czy możliwe, aby antychrystem była instytucja podająca się za namiestnika Chrystusa na Ziemi? W księdze Daniela Antychrysta symbolizuje Mały Róg, w Apokalipsie Bestia z Morza. Apostoł Paweł nazwał Antychrysta odstępcą od prawa oraz synem zatracenia. Czy proroctwa o Antychryście znalazły historyczne wypełnienie? Oceńmy sami. Mały Róg w księdze Daniela: Po pierwsze. Antychryst wyłania się spośród dziesięciu rogów państw, które wyrosły na głowie Smoka, reprezentującego imperium rzymskie. Historyk Aleksander Flick potwierdził, iż tak się stało. Napisał: Z ruin politycznego państwa rzymskiego wyrosło wielkie duchowe imperium w gigantycznej postaci Kościoła Rzymskiego. Papiestwo przejęło po dawnym Rzymie miasto na siedmiu wzgórzach, Kurję Rzymską nazwę kościół rzymski, łacinę jako język liturgiczny i prawo rzymskie. Papieże przybrali purpurę i szkarłat cesarzy, a także odziedziczyli ich kapłański tytuł Pontifex Maximus. Władza świecka i religijna w osobie cesarza znalazła kontynuację średniowiecznej unii kościoła i państwa pod egidą papieża. Po drugie, mały róg jest inny od pozostałych. Państwo kościelne było inne od otaczających je królestw Europy, choćby dlatego, że cieszyło się autorytetem politycznym i religijnym. W IV wieku Konstantyn Wielki obdarzył biskupa Rzymu autorytetem i władzą, także polityczną. Pod koniec VI wieku papiestwo posiadało rozległe dobra w Italii, co znacznie podniosło jego polityczny autorytet jako monarchii. Po trzecie jako moc polityczna antychryst pojawia się wśród dziesięciu rogów królestw, ale przerasta je i przyczynia się do upadku trzech z nich. Trzy plemiona ariańskie krępowały poczynania papiestwa w Italii. Arianie byli zwolennikami Ariusza, duchownego z Aleksandrii, który na początku IV wieku odrzucił wiarę w Boga w trzech osobach. Misjonarze ariańscy prowadzili skuteczną ewangelizację wśród plemion germańskich. Niektóre z nich osiedliły się potem na terenie Imperium Rzymskiego. Wizygoci i wandalowie zdobyli i splądrowali Rzym w V wieku. Pod koniec V stulecia w Rzymie rządzili Herulowie i Ostrogoci. Ich władcy decydowali o wyborze papieży do roku 538. Na przykład król Odoaker wybrał papieża Feliksa III i Galezjusza I. Jego następca, ostrogocki król Teodoryk, kontrolował wybór kilku papieży, a jego siostrzeniec Teodochat wybrał na papieży Jana II, Agapita I i Sylweriusza. Papiestwo pragnęło usunięcia ariańskich plemion z Italii i odniosło sukces. Herulowie ulegli dezintegracji w 493 roku, a Wandalowie w 534 roku. Ostrogoci opuścili Rzym w 538 roku. Wtedy papieżem został Wigiliusz, który rozpoczął nową epokę w dziejach papiestwa. Jego pontyfikat należy liczyć od roku 538, w którym zmarł jego poprzednik Sylweriusz. Jak zauważyli historycy Bemont i Monot, aż do VI wieku wszyscy papieże uznawani są za świętych. Wigiliusz rozpoczyna linię papieży, którzy nie noszą tytułu świętych, odtąd bardzo rzadko im nadawanego. Od tego czasu papieże nie poświęcają się wyłącznie sprawom Kościoła, ale coraz bardziej angażują się w sprawy świata, stając się politykami, a wreszcie władcami państwa kościelnego. Po czwarte. Antychryst prześladuje i wytraca, jak napisał prorok Daniel, świętych Najwyższego. Inkwizycja prześladowała wielu bogobojnych i niewinnych ludzi. Idea Inkwizycji zrodziła się pod koniec IV wieku, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową w imperium rzymskim. Sobór laterański zobowiązał w 1215 roku władze świeckie do karania ludzi uznanych przez kościół za heretyków. Odtąd Kościół używał władzy świeckie do wykonywania swoich wyroków. Papież Innocenty IV zatwierdził użycie tortur i głodu przez inkwizycję, aby wymusić zeznania od osób posądzonych o herezję. W tym celu wydał w 1252 roku bullę o nazwie Aby wykorzenić. Inkwizytorzy używali takich metod jak wykręcanie i łamanie kości, wyrywanie paznokci, miażdżenie palców i głowy, oślepianie, obcinanie języka, przypiekanie rozpalonym żelazem. Motywacją dla władz świeckich, aby zabijać ludzi skazanych przez Inkwizycję, była część ich mienia, gdyż dobytek oskarżonego o herezję był konfiskowany. Jego dzieci nie mogły odziedziczyć dobytku ani piastować żadnego publicznego urzędu. Jak to pogodzić z naukami Jezusa? Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Ewangelia Łukasza, rozdział szósty Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ewangelia Mateusza rozdział 22. Po piąte. Antychryst zamierza zmienić czas w prawie Bożym. Kościół rzymski w swoim powszechnym nauczaniu usunął przykazanie drugie, a dziesiąte rozdzielił na dwa osobne. W przykazaniu czwartym zmienił czas, przenosząc dzień odpoczynku i nabożeństwa z soboty na niedzielę. Co przyznał katolicki ksiądz i apologeta Louis Gaston de Segur, który napisał To kościół katolicki przeniósł dzień odpoczynku na niedzielę. Po szóste. Antychryst bluźni przeciwko Bogu. Greckie słowo blesfemia, bluźnierstwo obejmuje przywłaszczenie atrybutów bożych, co papiestwo uczyniło uzurpując sobie autorytet do zmiany przykazań bożych i odpuszczania grzechów. Osądźmy sami, czy Petrus Ancharanus, uczestnik Soboru w Konstancji, zbluźnił, kiedy napisał w 1414 roku, że papież może zmieniać prawa Boże, gdyż jego moc nie jest ludzka, ale boska i działa w miejsce Boga na ziemi. O roszczeniach papiestwa czytamy. Wszystkie imiona odnoszące się do Chrystusa w Piśmie Świętym, które świadczą o Jego panowaniu nad Kościołem, są tymi samymi, które odnoszą się do papieża. Katolickie pismo Catholic National podało: Papież nie tylko reprezentuje Jezusa Chrystusa, ale jest samym Jezusem Chrystusem, ukrytym pod osłoną ciała. Takie twierdzenia można uznać za bluźniercze. Po siódme. Antychryst posiadał szczególną moc i władzę przez 1260 dni lat, ale istnieć będzie aż do czasu końca. W 533 roku cesarz Justynian uznał biskupa rzymskiego zwierzchnikiem wszystkich kościołów. Pięć lat później, w 538 roku, papiestwo uzyskało polityczną niezależność, kiedy Rzym opuścili ariańscy ostrogoci. Supremacja papiestwa trwała przez 1260 lat. Jak podał historyk Jean-Mathieu Rosé, 15 lutego 1798 roku Francja podjęła interwencję zbrojną. Generał Berthier zajął Rzym, pozbawiając papieża władzy świeckiej. Wówczas wszedł w życie dekret wydany 5 lat wcześniej, który położył kres Unii Państwa i Kościoła. Państwo papieskie zostało formalnie rozwiązane w 1870 roku w czasie rewolucji włoskiej, ale odzyskało dawny wpływ. I odgrywa coraz większą rolę. Bestia z morza na podstawie opisu z księgi Apokalipsy, rozdział 13. Po pierwsze, Antychryst odbiera cześć religijną i posiada moc polityczną. Papiestwo posiada autorytet religijny i polityczny sięgający czasów cesarza Justyniana. Prorocy Boży nazywali związek religii i polityki nierządem, obrzydliwością i ochydą spustoszenia. Po drugie, bestia wychodzi z morza, które w proroctwach reprezentuje zaludnione tereny świata, stając się dziedzicem czterech imperiów, wymienionych przez proroka Daniela jako Babilonia, Medopersja, Grecja i Rzym. Papiestwo pojawiło się na ludnych terenach Europy, Dziedzicząc nauki mające korzenie w Babilonii, Persji, Grecji, Rzymie, takie jak np. nieśmiertelność duszy, odpusty, czyściec czy wieczne męki piekielne. Wspólną cechą tych mocarstw była też religia sprzymierzona z państwem, narzucająca zasady wiary całemu społeczeństwu i prześladująca tych, którzy ich nie akceptowali. Po trzecie, bestia z morza ma diademy na swoich dziesięciu rogach. Okres dominacji papiestwa w Europie nadszedł z rozpadem imperium rzymskiego na pomniejsze państwa. Z nich wyłoniły się Anglia, Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy, Portugalia, Hiszpania i inne państwa powstałe później, które długo podlegały papieństwu. Jak napisał katolicki historyk Malakaj Martin o roli średniowiecznego papieństwa: Europa była zdominowana przez papieży. Prawomocność rządów wszystkich władców europejskich zależała od stosunków z papiestwem. Życie polityczne i ekonomiczny dobrobyt wszystkich narodów obracały się wokół biskupa Rzymu, jego rozporządzeń, upodobań, rodzinnych interesów oraz dynastii, które wspierał. Po czwarte, bestia dominuje przez 1200 proroczych dni, aż do otrzymania śmiertelnej rany. Po jej zaleczeniu znów zapanuje nad narodami świata. W 1798 roku wojska Napoleona aresztowały papieża Piusa VI, który zmarł w niewoli. Jezuita Jose Rickeby tak skomentował to wydarzenie. Połowa Europy sądziła, że wraz z papieżem śmierć poniosło także papiestwo. Historyk papiestwa Seppelt napisał Zdawało się, że rzeczywiście papiestwo zostało zniszczone. Wygłoszono nad nim mowy pogrzebowe i stawiano mu nagrobki. W 1870 roku mieszkańcy państwa papieskiego opowiedzieli się niemal jednomyślnie za wolnością od papiestwa. Na pytanie, czy jego mieszkańcy chcą się przyłączyć do Republiki Włoskiej, aż 46 785 odpowiedziało twierdząco, a zaledwie 47 osób negatywnie. Kilkadziesiąt lat później papieże odzyskali polityczny autorytet. W dniu 11 lutego 1929 roku Benito Mussolini przekazał papiestwu Watykan wraz z nieruchomościami, rezydencją w Castel Gandolfo i ogromną kompensację finansową za straty poniesione w 1870 roku. Śmiertelna rana się zagoiła. Papiestwo odzyskało utracony wpływ, a nawet go powiększyło. Po piąte, Antychryst prześladuje i niszczy wierzących. Na stosach płonęli nie tylko ludzie uznani za heretyków, ale także rzymskokatoliccy duchowni, którzy ośmielili się sprzeciwić korupcji przywódców i odstępstwu kościoła. Sobór w Konstancji wydał na stos księdza praskiego Jana Husa, Leon X ekskomunikował Marcina Lutra, wtedy jeszcze katolickiego duchownego. Papież Aleksander VI skazał na tortury i śmierć dominikanina Hieronima Savonarole na stosie spłonęła niesłusznie oskarżona o herezję Joanna Dark. Za sprawą papiestwa cierpieli i ginęli liczni wyznawcy Boga, w tym tysiące Waldensów, Albigensów, protestantów, prawosławnych, katolików i Żydów. Irlandzki historyk William Leakey napisał Z pewnością nie będzie przesadą twierdzenie, że Kościół Rzymski zadał więcej nieuzasadnionego cierpienia niż jakakolwiek religia, która kiedykolwiek istniała. Pozostałości po tych prześladowaniach są dziś skąpe, dlatego nie można mieć pełnego wyobrażenia o mnogości ofiar, a ich cierpienia wyobraźnia nie jest w stanie w pełni ogarnąć. Po szóste. Antychryst bluźni i wynosi się nad Boga. Biblia wymienia dwa grzechy jako bluźnierstwo: odpuszczanie grzechów przez człowieka i stawianie się na równi z Bogiem. W sprawie odpuszczania grzechów Pan Jezus powiedział, że tylko Syn Boży ma moc odpuszczać grzechy na ziemi. Ewangelia Marka, rozdział drugi. Tymczasem katolicy duchowni wierzą, że posiadają ten sam autorytet, co Jezus. Katolicki biskup Alphonse de Liguori napisał w Książce o powinnościach duchownych. Kapłan zajmuje miejsce samego Zbawiciela, kiedy dokonuje rozgrzeszenia, wypowiadając słowa ego te absolvo. W tej samej książce jest mowa, że duchowni katolicy mają moc, aby przeistoczyć opłatek w prawdziwe ciało Pana Jezusa. W ten sposób kapłan może być nazywany stworzycielem swego stwórcy, gdyż wypowiadając słowa konsekracji, tak jakby tworzy Jezusa w sakramencie. Takie roszczenia ze strony człowieka są w świetle biblijnych nauk bluźnierstwem. Po siódme. Antychryst pragnie narzucić wszystkim ludziom swój znak. Papiestwo twierdzi, że znakiem Jego mocy jest zmiana przykazań Bożych, którą akceptują wszyscy, którzy święcą Niedzielę w miejsce biblijnego Szabatu. Kanclerz kardynała Jamesa Gibbonsa napisał w jego imieniu w odpowiedzi na list dotyczący zmiany Szabatu na Niedzielę. Oczywiście, Kościół katolicki twierdzi, że ta zmiana była Jego dziełem i jest znakiem Kościelnej mocy i autorytetu w sprawach religijnych. W katolickim piśmie Catholic Record czytamy: Niedziela jest znakiem naszej mocy. Kościół jest ponad Biblią, a zmiana święcenia Szabatu jest tego dowodem. Syn Zatracenia w drugim liście do Thessaloniczan, rozdział trzeci. Po pierwsze, Antychryst zasiadł w świątyni Bożej. Greckie słowo naos, które tłumaczymy jako świątynia, odnosi się w Nowym Testamencie do Kościoła Bożego. Papiestwo od wczesnych wieków wysuwa roszczenia do przewodniej roli w chrześcijaństwie. Po drugie, Antychryst wywyższa się i domaga boskiej czci, podając się za Boga na ziemi. Papież nazywany jest Ojcem Świętym, choć Pan Jezus zakazał używać tego słowa wobec człowieka w sprawach duchowych. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie Waszym Ojcem. Jeden bowiem jest Ojciec Wasz, ten w niebie. Ewangelia Mateusza, rozdział 23. Jeden z tytułów papieskich używanych w XIII wieku brzmiał: Pan Bóg Nasz Papież. Z łaciny Dominus Deus Noster Papa. Christopher Marcellus podczas czwartej sesji V Soboru Laterańskiego w 1512 roku, zwracając się do papieża, zakończył słowami: Tyś jest drugim Bogiem na Ziemi. Papiestwo zastąpiło Boże prawa własnymi, uzurpując sobie władzę nad duszami ludzi nawet po śmierci poprzez nauczanie o nieśmiertelnej duszy, odpustach i czyśćcu. Papież Bonifacy VIII napisał: Oświadczamy, deklarujemy i ustalamy, że jest rzeczą absolutnie konieczną dla zbawienia każdego człowieka, aby podlegał biskupowi Rzymu. Podczas papieskiej koronacji, tak jak w przypadku koronacji Piusa IX, na głowę papieża wkładano potrójną tiarę, reprezentującą jego panowanie nad niebem, ziemią i czyśćcem, po czym wnoszono go na tronie na ołtarz Kościoła Świętego Piotra w Rzymie. Ołtarz, na którym, jak głosi katolicki dogmat, w czasie mszy świętej jest obecny w opłatku i winie żywy Chrystus, posłużył papieżowi za podnóżek, zaś kardynałowie całowali jego stopy, podczas gdy on odbierał hołd niczym Bóg. Leon XIII zakomunikował w encyklice z 20 czerwca 1894 roku. Na tej ziemi zajmujemy miejsce Boga wszechmogącego domagając się, jak napisał, takiej samej całkowitej uległości i posłuszeństwa wobec woli Kościoła i papieża, jak wobec samego Boga. Po trzecie, jego pełna moc ujawniła się dopiero, gdy ustąpiła potęga, która powstrzymywała jego wzrost w czasach apostoła Pawła. Religijno-polityczna władza biskupów Rzymu zwiększała się proporcjonalnie do słabnącej pozycji cesarzy rzymskich. Pełną moc papieństwo uzyskało dopiero po upadku Imperium Rzymskiego. Historyk Karl Eckhardt napisał: Pod panowaniem Imperium Rzymskiego papieże nie dysponowali świecką mocą, ale kiedy ono rozpadło się, a jego miejsce zajęły barbarzyńskie królestwa, wówczas Kościół Rzymski uniezależnił się w sprawach religii oraz zdominował przebieg sprawy tego świata z papieżem jako swoją głową. Posiadał nie tylko eklezjalną niezależność, ale także kontrolował sprawy świeckie. Po czwarte. Antychryst spowoduje odstępstwo w chrześcijaństwie. Kościół rzymski przyjął z pogaństwa niektóre doktryny i praktyki, które nie mają wsparcia w Pisma Świętego. Na przykład: odpusty, kult obrazów i świętych, czyściec, limbo, nieśmiertelność duszy, kult Maryjny. Spowiedź uszna i transsubstancjacja. Po piąte. Antychryst dotrwa do powrotu Pana Jezusa. Papiestwo przetrwało okres słabości pod koniec XVIII wieku i z każdą dekadą zyskuje większy wpływ na świat. Po szóste. Szatan wspiera jego działalność fałszywymi znakami i cudami. Cuda i objawienia odgrywają dużą rolę dla ostatnich papieży. Jednakże analiza cudów towarzyszących objawieniom świadczy o niepokojących różnicach między nimi a cudami opisanymi w Biblii. Pan Jezus ani razu nie sprawił, aby słońce zaczęło wirować, łańcuszki zmieniły kolor, a na drzewach czy obrazach pojawiły się osobliwe znaki. Biblijne cuda miały zawsze praktyczny wymiar, natomiast głównym celem powyższych jest zwrócenie uwagi na nie same. Jezus takich cudów nie czynił, co sugeruje, że stoi za nimi diabeł. Pismo Święte przestrzega, że szatan przybiera postać anioła światłości. Porównaj drugi list do Koryntian, rozdział 11: czyniąc wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Porównaj drugi list do Koryntian, rozdział 11 oraz Ewangelia Mateusza, rozdział 24. Po siódme. Antychryst głosi tajemnicę nieprawości zamiast tajemnicy pobożności, czyli Ewangelii. Tajemnica pobożności to wiara, że Chrystus swoim sprawiedliwym życiem i niewinną śmiercią zbawił każdego, kto przyjmie jego sprawiedliwość, którą Bóg daruje nam z łaski. Kościół Rzymsko-Katolicki również uczy o usprawiedliwieniu z łaski, ale definiuje te pojęcia inaczej niż Biblia. Według jego teologii Usprawiedliwienie to uświęcająca łaska, która czyni człowieka godnym akceptacji Bożej i zbawienia. Jeśli człowiek wytrwa w niej do śmierci, zasługuje na miejsce w niebie. Zgodnie z nią zbawienie nie przychodzi za sprawą przypisanej nam sprawiedliwości Chrystusa, lecz przez sprawiedliwość uzyskaną przez dobre uczynki, w tym sakramenty. Katolicki teolog Ludwik Ott wyjaśnił. Sakramenty są wyznaczonymi przez Boga środkami dla uzyskania wiecznego zbawienia. Trzy z nich są tak konieczne na drodze zbawienia, że bez nich nie można go uzyskać. Encyklopedia katolicka potwierdza, że jesteśmy zbawieni przez Chrystusa i przez dobre uczynki. Pismo Święte uczy jednak czegoś innego. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę a to pochodzi nie od was lecz jest darem Boga nie z uczynków aby się nikt nie chlubił list do efezjan rozdział 2 jeżeli zaś dzięki łasce to już nie ze względu na uczynki bo inaczej łaska nie byłaby łaską list do rzymian rozdział 11 kościół rzymsko-katolicki wymieszał z sobą usprawiedliwienie i uświęcenie które w piśmie świętym stanowią dwie doktryny przez co zniekształcił biblijną naukę o zbawieniu z łaski. Zgodnie z Biblią, jesteśmy zbawieni dzięki wierze w przypisaną nam z łaski sprawiedliwość Chrystusa, co prowadzi do uświęconego życia. Zbawienie jest więc darem Bożym, do którego nasza sprawiedliwość nie może nic dodać. Mamy wydawać dobro owoce, do których zostaliśmy powołani jako chrześcijanie ale są one rezultatem przyjęcia daru zbawienia, a nie środkiem do niego. Porównaj list do Galacjan, rozdział 5. Kościół rzymsko-katolicki zaprzeczył temu, nauczając, że przez sakramenty i dobre uczynki zwiększamy sprawiedliwość, która sprawia zbawienie. Tak orzekł Sobór w Trydencie, którego dogmaty są dla katolików wiążące do dzisiaj. Jeśli ktoś twierdzi, że otrzymana sprawiedliwość nie zostaje zachowana i nie wzrasta wobec Boga przez dobre uczynki, lecz że dobre uczynki są jedynie owocem i znakiem otrzymanego usprawiedliwienia, a nie przyczyną jego wzrostu, niech będzie przeklęty. Taki pogląd, że ludzkie uczynki przyczyniają się do wzrostu usprawiedliwienia i do zbawienia, Biblia nazywa tajemnicą bezbożności. Utożsamienie antychrysta z instytucją, która uważa się za następcę Chrystusa i posiada w swych szeregach poświęconych duchownych i miliony wyznawców, może dziwić czy bulwersować. Niemniej Słowo Boże przestrzega, że strategia szatana polega na podszywaniu się pod jego sługi, aby zwiększyć skuteczność zwiedzenia. W drugim liście do Koryntian, rozdziale 11, czytamy Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Apostoł Paweł przestrzegał biskupów, że odstępstwo wyjdzie z grona przywódców kościoła. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne. Nie oszczędzając stada także spośród was samych powstaną ludzie którzy głosić będą przewrotne nauki aby pociągnąć za sobą uczniów Księga Dziejów Apostolskich rozdział 20